Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego bańki informacyjne to rzecz bardzo niebezpieczna i jaki mam pomysł na walkę z nimi. Zapraszam. Zacznijmy najpierw od zdefiniowania, co nazywam bańką informacyjną, a więc pod tym pojęciem mam na myśli zamknięte grupy, gdzie docierają przede wszystkim informacje tylko z jednej strony, tylko jeden typ informacji. Media społecznościowe bardzo wspierają powstawanie właśnie takich bańek informacyjnych, bo one pokazują nam to, z czym najprawdopodobniej się zgodzimy. Dlaczego uważam, że to zjawisko jest bardzo niebezpieczne? Otóż taka sytuacja, gdy człowiek trwa w takiej bańce i docierają do niego przede wszystkim albo prawie tylko informacje, które są do siebie bardzo zbliżone, które pochwalają te same rzeczy i potępiają podobny zakres rzeczywistości i zdarzeń. Człowiek trwając w takiej bańce informacyjnej jest skłonny do tego, żeby powtarzać wszystko to, co tam zasłyszy. Taki stan jest wygodny, bo człowiek cały czas słyszy to, z czym już się zgadza. A naturalnie człowiek, który słyszy coś, co brzmi w miarę rozsądnie, a jest to sprzeczne z jego poglądami, człowiek naturalnie w takiej sytuacji odczuwa dyskomfort. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby w takiej sytuacji, gdy konfrontujemy się z czymś, z czym się nie zgadzamy, żebyśmy uczyli się ten dyskomfort pokonać. Tak samo jak młody człowiek, nastolatek może odczuwać dyskomfort, gdy musi się pokazać publicznie. Może ktoś, kto tak jest nieśmiały, może odczuwać dyskomfort, gdy musi podejść i kupić bilet w budce na PKP. Taki człowiek oczywiście musi ten dyskomfort pokonać. Musi nauczyć się ten dyskomfort pokonywać po to, aby normalnie funkcjonować, aby nie bać się normalnych relacji z ludźmi. I podobnie jest z tym dyskomfortem. Musimy nauczyć się taki dyskomfort pokonywać po to, żeby mieć normalne relacje z ludźmi. Jest to podstawowy element wychowania. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy uczyli się konfrontować również z innymi poglądami, nie po to, żeby udawać, że wszyscy mamy takie same poglądy i nie po to, żeby od razu emocjonalnie zarzucać ten inny punkt widzenia jakimś atakiem i naszymi obelgami, tylko po to, żeby być ponad tym dyskomfortem i starać się racjonalnie nawiązać dyskusję z tym człowiekiem, który ma inne poglądy. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy nauczymy się być ponad tym dyskomfortem. A nigdy nie nauczymy się być ponad tym dyskomfortem, jeśli jedyny kontakt, jaki mamy z innymi poglądami, to są informacje, które docierają wewnątrz naszej bańki informacyjnej, bo to są informacje zawsze już w jakiś sposób wykrzywione. To znaczy informacje, które zawsze będą pokazywały tych z drugiej strony w tym gorszym świetle, zawsze tendencja będzie szła w tą stronę, zawsze te inne poglądy będą śmieszne, głupie, niegodne uwagi. I w ten sposób człowiek, gdy nagle skonfrontuje się właśnie z takim innym poglądem, który będzie brzmiał racjonalnie, no to zareaguje takim jakimś, no powiedzmy, ślepą niechęcią, nienawiścią, od razu zarzuci gdzieś tam jakimiś argumentami, zwykle na bardzo kiepskim poziomie, bardziej emocjonalnymi niż racjonalnymi. No jest to zjawisko bardzo widoczne w internecie, gdy tam przypadkiem człowiekowi podsunie YouTube coś spoza jego bańki informacyjnej, to skutkuje to od razu emocjonalnymi komentarzami. Widać bardzo często po komentarzach, że ludzie w ogóle nie słyszą, co jest powiedziane w danym materiale, tylko gdzieś tam właśnie widzą sam tytuł albo usłyszą jedno zdanie i gdzieś tam już muszą koniecznie wyrazić swoje oburzenie, swoje emocje, dać upust swoim negatywnym emocjom, które wynikają właśnie z takiego dyskomfortu, że oto się skonfrontowali z czymś, co jest nieprzyjemne. A więc, żeby normalnie funkcjonować w społeczeństwie, żeby być normalnym, dojrzałym człowiekiem, musimy uczyć się pokonywać taki dyskomfort. Trwanie w takiej bańce informacyjnej ma również tą wadę, że człowiek nie zdobywa się wewnątrz takiej bańki przeważnie na wolny i świadomy osąd.
Z tego czy innego powodu człowiek wybrał taką, a nie inną bańkę informacyjną i trwa w niej, i to jest wygodne, bo przyjemnie trwa się w takiej sytuacji, w której wszyscy potępiają to samo i mówią mniej więcej to samo. Natomiast człowiek bardzo łatwo wtedy wchodzi właśnie w tryb takiego intelektualnego lenistwa. Nie zastanawiam się, myślę bezkrytycznie i tak powtarzam to, co gdzieś tam w tej bańce informacyjnej zostaje mi przekazane. Natomiast wtedy, gdy człowiek konfrontuje się również z tymi innymi poglądami spoza tej bańki informacyjnej, wtedy człowiek jest zmuszony do tego, żeby gdzieś tam, jeśli konfrontuje się racjonalnie, żeby rozważyć te argumenty, żeby się zastanowić, a więc żeby wyrabiać w sobie zwyczaj racjonalnego myślenia, a to jest podstawa. I myślę, że to jest największe zagrożenie, jakie wynika z tych baniek informacyjnych. One oduczają ludzi racjonalnego myślenia. One przyzwyczajają nas do tego, żebyśmy tak oddali się właśnie takiej fali, która gdzieś tam płynie wewnątrz tej bańki informacyjnej i powtarzali ślepo to, co mówi nam stacja telewizyjna, czy to, co mówi nasza grupa na Facebooku, czy to, co mówią nasi ulubieni autorzy, twórcy na YouTubie. A więc w imię zdrowego rozsądku, w imię racjonalnego myślenia potrzebujemy walki z bańkami informacyjnymi. Proponuję tutaj pewien sposób na walkę z tymiż bańkami informacyjnymi, mianowicie rodzaj wyzwania. Wyznaczę tutaj kilku twórców z YouTube'a, których poproszę o właśnie zareagowanie, odpowiedź na to wyzwanie. Wyzwanie będzie się nazywało Wyjdź z bańki i jego cel jest chyba oczywisty, to znaczy zachęcenie ludzi do tego, żeby wychodzili ze swoich baniek informacyjnych. Nie po to, żeby udawać, że ze wszystkim się zgadzamy, że nie ma żadnych różnic poglądowych pomiędzy tymi bańkami informacyjnymi, wręcz przeciwnie. Po to, żeby uczyć się racjonalnie i kulturalnie dyskutować z ludźmi o innych poglądach. To jest fundamentalne, fundamentalnie nam w tej chwili potrzebne, jest absolutnie nam w tej chwili potrzebne, nam, mam na myśli wszystkich Polaków, abyśmy racjonalnie myśleli, uczyli się nie podążać za tym, co gdzieś tam nam w bańce informacyjnej podają, tylko żebyśmy uczyli się wychodzić, racjonalnie do tematu podchodzić i dyskutować. A więc celem jest umiejętność nawiązania racjonalnej, merytorycznej, kulturalnej dyskusji, a nie oczywiście udawanie jakiejś obojętności. A więc wyjście z baniek po to, aby racjonalnie, kulturalnie i merytorycznie dyskutować. To jest cel. Jaki jest środek? Środkiem jest nakręcenie przez różnych twórców z różnych baniek informacyjnych na YouTubie materiałów na ten temat, o ważności wychodzenia z baniek i każdy z tych twórców powinien, który weźmie udział w akcji, powiedzieć kilka dobrych słów o twórcach z YouTube'a spoza swojej bańki informacyjnej. Znowu, nie po to, żeby udawać, że się zgadza z tymi twórcami, tylko po to, żeby zachęcić do merytorycznej, kulturalnej dyskusji. Oczywiście ja sam tutaj rozpocznę i powiem teraz kilka słów o takich twórcach z YouTube'a, którzy nie są dokładnie do końca z mojej bańki informacyjnej, a o których kilka dobrych słów jak najbardziej mogę powiedzieć. Pierwszym takim twórcą będzie oczywiście dla tych, którzy znają mój kanał, Szymon Pękala z kanału Szymon Mówi i Wojna Idei. To zdecydowanie nie jest dokładnie ta sama bańka informacyjna, choć pokrewna. Bez wątpienia jest to dosyć pokrewna bańka informacyjna. Na pewno nie jest to tradycyjnie katolicka bańka informacyjna, w której jest Szymon Pękala. Natomiast jest to zasadniczo taka jeszcze wierząca bańka informacyjna, ale bez wątpienia jest ona inna. I co mogę dobrego powiedzieć na temat Szymona? No bez wątpienia to, że właśnie to wychodzenie z baniek informacyjnych
bardzo leży mu na sercu. W zasadzie mam wrażenie, że głównym celem tego kanału jest zachęcanie do merytorycznej, kulturalnej dyskusji. Sama nazwa Wojna Idei wskazuje na to, że będą się tam te idee zderzać i ewidentnie to nie jest zderzenie na zasadzie jakiejś chamskiej polemiki, tylko na zasadzie właśnie kulturalnej, merytorycznej dyskusji. A więc myślę, że jak najbardziej Szymon zasługuje na to, żeby być pierwszym wymienionym w ramach tego wyzwania wyjść z bańki, bo bardzo, bardzo odpowiada on tej idei tegoż wyzwania. Kolejny twórca, którego chciałbym tutaj wymienić, to znowu jest to twórca, który może się wydawać, że jest w bardzo pokrewnej bańce, w której i ja się znajduję, ale myślę, że nie. Jest to ksiądz z osiedla. Kanał Ksiądz z Osiedla. Jest to ksiądz, który jest księdzem zupełnie współczesnym, nie tradycyjnym, a więc bez wątpienia mielibyśmy dużo tematów do takiej merytorycznej i mam nadzieję, że kulturalnej dyskusji. Natomiast jest to ksiądz, który właśnie jest bardzo otwarty na taką merytoryczną, kulturalną dyskusję, który nie boi się pójść do każdego i próbować z nim merytorycznie dyskutować. Właśnie nie po to, żeby udawać, że wszyscy mamy takie same poglądy, tylko próbować nawiązać kulturalną dyskusję. Moim zdaniem widać u tegoż księdza taki prawdziwy zapał apostolski, taki rozumny, racjonalny zapał apostolski po to, żeby pójść i faktycznie nie udając, że wszystko jest w porządku, nawiązać taką dyskusję. Trzeci kanał, który tutaj wymienię, czy trzeci twórca na YouTubie jest już absolutnie z zupełnie innej bańki informacyjnej. Jest to Łukasz Wybrańczyk z kanału Śmiem Wątpić, a więc kanał ściśle ateistyczny. I tutaj oczywiście z 98% tego, co pan Wybrańczyk prezentuje, bym się nie zgodził. Jednak jak najbardziej mogę powiedzieć kilka dobrych słów o tymże kanale. Bez wątpienia wartościowe są tam dwa materiały o logice klasycznej. Są to naprawdę moim zdaniem dobre materiały, które można polecić. Cieszę się, że są twórcy, którzy takie rzeczy promują, którzy o takich rzeczach mówią. Również na plus, jeśli chodzi o pana Łukasza Wybrańczyka, jest to, że gdy YouTube usunął kanał Wojna Idei, to Łukasz Wybrańczyk był jednym z autorów, jednym z twórców, którzy stanęli w obronie kanału Wojna Idei, którzy publicznie apelowali o przywrócenie tegoż kanału, pomimo tego, że jest to ewidentnie kanał z zupełnie innej bańki informacyjnej. A więc tutaj oczywiście, jeśli chodzi o kanał Śmiem Wątpić, to tak jak wspomniałem, absolutnie nie zgadzam się z treściami pana Łukasza Wybrańczyka. Natomiast są rzeczy pozytywne, które dostrzegam, które doceniam i jak najbardziej byłbym tutaj gotów do merytorycznej dyskusji z panem Wybrańczykiem. Teraz chciałbym nominować twórców, których zachęcam do tego, żeby wzięli udział w tymże wyzwaniu, żeby również opowiedzieli o kilku twórcach z YouTube'a spoza swojej bańki informacyjnej kilka dobrych słów, żeby zachęcili do merytorycznej, kulturalnej dyskusji, żeby zachęcili do wychodzenia z baniek i żeby nominowali też kolejnych twórców do wzięcia udziału w tymże wyzwaniu. Udostępnię w linku w opisie filmu również logo tejże akcji, tego wyzwania, zarówno w formacie PNG, czy jako obrazek, jak i w formacie MP4, jako to logo, które pojawia się w filmiku. Zachęcam do korzystania. Każdy, kto chce wziąć udział w akcji, może wziąć udział, może skorzystać z tychże materiałów. A więc nominuję oczywiście Szymona Pękale z kanału Wojna Idei, czy też Szymon Mówi. Nominuję kanał Ksiądz z Osiedla, nominuję pana Łukasza Wybrańczyka z kanału Śmiem Wątpić i również nominuję niewspomnianego wcześniej pana Rafała Ziemkiewicza z jego własnego kanału. Zachęcam do wzięcia udziału i myślę, że jest bardzo, ze względu na moje nazwisko, jest to bardzo trafne, bardzo słuszne, żeby to właśnie ksiądz Bańka rozpoczął tą akcję Wyjdź z Bańki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.